Cześć wszystkim! Zobaczcie, jak zainstalować i skonfigurować serwer pocztowy PostFix z DAO-Code. Jak skonfigurować serwer pocztowy, aby Wasza poczta nie była spamowana, jak dodać rekordy DNS, SPF, DKIM i DMARC. Konfiguracja serwera pocztowego na maszynie z systemem Linux może być jedną z najważniejszych rzeczy, jakie powinien zrobić każdy administrator systemu. Jeśli konfigurujecie swój serwer po raz pierwszy, będziecie musiały zmierzyć się z wieloma rzeczami, które należy wziąć pod uwagę podczas konfiguracji serwera. W tym filmie pokażę Wam, jak wykonać wstępną konfigurację serwera, przyjrzymy się, jak zainstalować agendę poczty PostFix, serwer pocztowy DAO-Code i jak je skonfigurować, aby poczta działała poprawnie. PostFix to open source'owy agent pocztowy, który może być użyty do kierowania i dostarczania poczty w systemie Linux. DAO-Code jest agentem dostarczania poczty napisanym z myślą o bezpieczeństwie. Pokażę, jak skonfigurować go jako serwer IMAP lub POP3. Jeśli chcecie odzyskać usunięte dane, wyświetlić lub przywrócić wyczyszczoną historię przeglądarki internetowej, Hetman Software pomoże Wam w tym. Kliknijcie na link zapisu, pobierzcie i zainstalujcie potrzebny program, bezpłatnie uruchomcie analizę dysku. Programy te wyświetlają dane dostępne do odzyskiwania i można je przeglądać oraz zwracać. Na naszym kanale i na naszym blogu znajdziecie rozwiązanie każdego problemu, począwszy od instalacji systemu, jego konfiguracji i korekty pojawiających się problemów i błędów, a skończywszy na optymizację urządzeń mobilnych. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Wasze pytania w komentarzach do klipów lub artykułów. Aby rozpocząć instalację, będziecie potrzebowały linuxowego serwera Ubuntu skonfigurowanego z nazwą domeny faq.dn. Na serwerze będziecie musiały dodać użytkownika bez uprawnień roota, ale z uprawnieniami sudo i otworzyć odpowiednie porty w swojej sieci. Mam już serwer z odpowiednimi ustawieniami, porty są do niego skonfigurowane. Teraz muszę dodać użytkownika i zacząć instalować aplikację POD. Aby dodać użytkownika, otwórzcie terminal, naciśnijcie Ctrl+Alt+T i uruchomcie następującą komendę. Ustawcie dla niego nowe hasło, resztę wartości pozostawcie bez zmian. Możecie dodać dowolne dodatkowe informacje, jeśli chcecie. Macie teraz nowe konto użytkownika z normalnymi uprawnieniami do konta. Czasami jednak będziecie musiały wykonać zadanie administracyjne jako root. Aby uniknąć konieczności wylogowania się z normalnego użytkownika i ponownego zalogowania się jako root, możecie ustawić tak zwane uprawnienie superużytkownika lub roota dla swojego normalnego konta użytkownika. Pozwoli to na uruchomienie poleceń z uprawnieniami administracyjnymi poprzez umieszczenie słowa sudo przed poleceniem. Aby dodać przywileje, dodajcie nowego użytkownika do grupy systemowej sudo, wykonając to polecenie. Następną rzeczą do zrobienia jest ustawienie poprawnej nazwy domeny dla Waszego serwera. Aby to zrobić, istnieje specjalne polecenie. Następnie należy dodać rekordy MX i A dla domeny w panelu sterowania DNS. Rekordy te wskazują innym agentom pocztowym, że Wasza domena jest odpowiedzialna za dostarczanie poczty elektronicznej. Otwórzcie panel kontrolny DNS i dodajcie te wpisy. Tutaj musicie podać publiczny adres IP swojego serwera. Teraz możecie przystąpić do instalacji agenta pocztowego PostFix. Aby go zainstalować, uruchomcie następujące polecenia. W oknie, które się otworzy, konfiguracja PostFixa, kliknijcie OK. Dalej system zaproponuje wybór rodzaju ustawienia dla poczty. Tutaj należy wybrać witryny internetowa, Enter. W kolejnym oknie wpisujemy nazwę domeny, która ma być używana do wysyłania e-maili. Po zainstalowaniu PostFix zostanie on automatycznie uruchomiony i utworzy się plik konfiguracyjny. Wersja PostFixa i stan usługi można sprawdzić za pomocą następujących poleceń.
Jeśli potrzebujecie zmienić konfigurację, klikamy OK. W tym miejscu musimy wybrać witrynę internetową, Enter. W kolejnym oknie wpisujemy nazwę domeny, która będzie używana do wysyłania maili. Następnie wpiszcie odbiorcę poczty. Określcie inne miejsca docelowe do odbierania poczty. Wymuszenia synchronizacji aktualizacji w kolejce poczty – nie. Pozostawić sieci lokalne w takim stanie, w jakim oni są. Limit rozmiaru skrzynki pocztowej – 0. System rozszerzenia adresu lokalnego – plus. Używane protokoły internetowe – wszystkie. Teraz przetestujcie, czy nasz serwer pocztowy łączy się na poczcie 25 za pomocą poniższego polecenia. Wyjście systemowe pokazuje nam, że połączenie zakończyło się sukcesem. Aby zamknąć połączenie, należy wpisać quit. Możecie również skorzystać z programu pocztowego, aby sprawdzić swoją pocztę. Najpierw jednak trzeba go zainstalować, uruchamiając polecenie install. Aby to zrobić, uruchomcie polecenie. Tutaj wpisujemy adres poczty do wysyłania maila, temat oraz treść. Następnie Ctrl plus D, aby wysłać. Jak widzicie, mail działa, dotarł tutaj, ale trafił do spamu. W następującej kolejności pokażę Wam, jak jeszcze ustawienie należy wprowadzić, aby mail nie trafił do spamu. Po wysyłaniu pierwszego maila w folderze var mail program utworzy plik z nazwą użytkownika, w którym pliku będzie zapisywana cała poczta przechodząca i wychodząca. Ten format zapisu nazywa się mbox. Aby korzystać z programu MailDir, który dzieli wiadomości na pojedyncze pliki, które mogą być przeznaczone między katalogami na podstawie aktywności użytkownika, należy zmodyfikować plik konfiguracyjny. Dodajemy linię. Lub uruchomcie polecenia. Poczta będzie wtedy przechowywana w osobnych plikach przy tej ścieżce. Wreszcie serwer pocztowy jest uruchomiony. Można wysyłać i odbierać pocztę, ale raczej nie obędzie się bez możliwości wysyłania poczty przez SMTP. Wsparcie do tego protokołu jest już obecne w postfixie, ale domyślnie nie ma tam autoryzacji. Aby dodać obsługę autoryzacji, należy skorzystać z downcoda. Jako bonus będziecie mogli przeglądać swoje e-maile poprzez POP3 i IMAP. Najpierw zainstalujcie samą usługę downcode. Po instalacji zalecane jest ponowne uruchomienie usługi Downcode. Aby skonfigurować Downcode, należy edytować plik. Aby to zrobić, wykonajcie następujące polecenia. Możecie wybrać, który protokół ma być używany. Może to być POP3, POP3S, bezpieczny POP3 IMAP lub IMAPS. IMAPS i POP3S są bardziej bezpieczne niż zwykłe IMAP i POP3, ponieważ używają szyfrowania SSL do połączenia. Po wybraniu protokołu należy poprawić następującą linię w pliku downcode config. Dodajcie tę linię. Ctrl plus X i yes, aby zapisać Enter. Teraz sprawdźcie, czy POP3 działa. Przejdźcie do serweru testowego, prowadźcie dane. Uruchomcie test. Jak widać, test zakończył się sukcesem.
porządku, skonfigurowaliśmy pocztę i teraz chcemy powstrzymać ją przed trafikiem do spamu, więc musimy dodać jeszcze kilka wpisów DNS. Otwórzcie panel kontrolny DNS. Dodamy rekordy SPF, DMARC i DKIM. Aby rekordy SPF i DMARC działały, wystarczy dodać ich rekordy DNS, a aby DKIM działał, musi być zainstalowany na serwerze. DKIM to metoda uwierzytelnienia poczty elektronicznej, mająca na celu wykrywanie spod figu wiadomości wysyłanych pocztą elektroniczną. DKIM pozwala odbiorcy zweryfikować, że wiadomość e-mail została rzeczywiście wysłana z deklarowanej domeny. Aby zainstalować pakiet, uruchomcie następujące polecenia. Następnie uruchomcie GUI i dodajcie do autostartu. Następnie musimy stworzyć certyfikat, używając następującego polecenia. Otwórzcie katalog dla kluczy, uruchamiając. I wygenerujemy klucz, uruchamiając. Tutaj musicie podać nazwę domeny waszego serwera. W folderze powinniście pojawić się dwa pliki z rozszerzeniami. Następnie zamienimy się konfiguracją DNS. Sprawdźcie zawartość pliku TXT. Skopiujcie zawartość i przejdźcie do panelu kontrolowanego DNS i otwórzcie rekord TXT. Mail to nazwa naszego selektora. Skrót wpisu klucza publicznego. Teraz dokończamy i dokonajmy zmian w pliku konfiguracyjnym. Tutaj musimy odkomentować i dodać kilka linii. Dodajemy naszą domenę do zaufanych hostów. Dodajcie domenę, Ctrl plus X, tak, Enter. Musimy określić ścieżkę do klucza. Ścieżka podpisu. Zresetujcie usługi. Tak więc dodaliśmy wpis, teraz sprawdźmy jego poprawność. W przeglądarce otwórzcie usługi sprawdzenia DKIM. W tym polu wpiszcie domenę, a w kolejnym nazwę selektora. Jak widać, serwis znalazł mój rekord DKIM. Rekord został dodany w celu bardziej szczegółowej konfiguracji, dodania zaufanych hostów, domen itd. Należy utworzyć plik konfiguracyjny i dodać dodatkowych ustawień. Teraz jeszcze raz przetestujcie wysyłanie poczty. Jak widać, wiadomość dotarła i tym razem nikt nie jest w spamie.
Wyślij mi więc odpowiedź na ten list. Poczta działa. Tak więc zainstalowaliśmy i skonfigurowaliśmy PostFixa i DownCota, przetestowaliśmy je i dotarliśmy odpowiednie rekordy DNS. Można dodać serwer pamięci masowej i klienta poczty dla lepszego doświadczenia. I to już wszystko. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. Nie zapomnijcie kliknąć łapkę w górę i zasubskrybować naszego kanału. Zadawajcie swoje pytania w komentarzach pod filmem. Dziękujemy wszystkim za oglądanie i do zobaczenia.